Dobry wieczór Państwu. Teraz mogę już powiedzieć dobry wieczór. Będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu kolejną nową serię Biura Literackiego. To seria 25x25. Ma charakter okolicznościowy. Przedstawia w antologiach twórczość poetów, którzy odegrali dla fortów, portów i dla stacji istotną rolę. Ponieważ cztery książki, które zostały przygotowane przez redaktorów, których tutaj mamy zaszczyt gościć na scenie, pana Jana Stolarczyka, Joannę Roszak, pana Bogusława Kierca, będziemy przedstawiać bardziej szczegółowo, to może ja powiem, że były dwie jeszcze wydane w tym roku. Gdyby ktoś o mnie pytał, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i przypowieść o ścinkach Marty Podgórnik, które właśnie przynależą do tej serii. Ja rozumiem, że nasze ma taką konwencję właśnie antologijną w formie redaktorskiej, wierszy wybranych przez redaktorów. Teraz będziemy przedstawiać bardziej szczegółowo te książki, także Karolu, proszę bardzo, zacznij. Zaczniemy od redaktorów. Ja może zacznę od Joasi Roszak, która od lat zajmuje się Karpowiczem, znaczy zajmuje się bardzo wieloma jakby sprawami związanymi z poezją i nie tylko, ale tutaj przygotowała wybór 25 wierszy Tymoteusza Karpowicza. Krótko, Joasia znana jest nam wszystkim jako poetka, tak szerzej, a mało kto wie, że o czym świadczą zdjęcia na Facebooku i kapitalne relacje, z jaką pasją oddaje się pracy belferskiej, jak ona wspaniale kontaktuje się, komunikuje z uczniami, bo pracuje w jednym z liceum poznańskim. To jest jakby jej druga twarz. Jeszcze jest tych twarzy więcej, bo jednocześnie jest profesorem Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się Selanem, zajmuje się Ingeborg Bachmann. Bóg wie, czym się nie zajmuje. Bardzo dużo tych pól nakłada się, ale myślę, że Karpowicz jest jakimś takim istotnym w jej życiu kiedyś odkryciem, a następnie ukierunkowaniem może własnej twórczości, może też tego myślenia o poezji. Jan Stolarczyk teraz, tak? To znaczy, no umówiliśmy się, że będziemy też parę słów mówić o bohaterach antologii, także a przynajmniej dwa zdania. Właśnie. Tutaj mamy taką szczególną, wygodną sytuację, dobrą sytuację, bo wszyscy autorzy wierszy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, są jakoś związani przez Wrocław. I Tymoteusz Karpowicz mieszkał we Wrocławiu wiele lat przed wyjazdem do Illinois. Między innymi zrobił doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. To była poezja niemożliwa, słynna bardzo książka poświęcona poezji Boleślawa Leśmiana, która wyznaczyła pewnego rodzaju trendy krytyczno-literackie też na wiele lat, we Wrocławiu przynajmniej. I był związany z teatrem współczesnym, w którym współpracował z Andrzejem Falkiewiczem. Był związany z Odrą jako redaktor i myślę, że wiele jeszcze rzeczy tutaj można by było powiedzieć na ten temat, ale może przedstawimy bohaterów pozostałych naszego wieczoru. Mamy jeszcze Jana Stolarczyka, który przygotował antologię, która otworzyła w ogóle tę serię, to jest Kreto Tadeusza Różewicza. Jan Stolarczyk przez wiele lat był redaktorem naczelnym wydawnictwa dolnośląskiego. Jest tam współautorem, autorem wielu istotnych serii, a to Polska właśnie to była taka najbardziej znana z nich. Natomiast no, przede wszystkim przez bardzo wiele lat współpracował jako redaktor z Tadeuszem Różewiczem, ale to nie był jedyny poeta, z którym się dobrze znał i którego książki mógł redagować, bo również był to Zbigniew Herbert i Tymoteusz Karpowicz właśnie. Tak. Teraz przechodzimy do Bogusia, który jakby kojarzy się Państwu
z Rafałem Wojaczkiem i słusznie, ale mnie się kojarzy z rolą w filmie Popioły. To Krzysztof Cedro ze sławnego filmu Andrzeja Wajdy. A jeszcze mi się kojarzy z tym, że jego debiutancki tomik z 1971 roku, Nagość stokrotna, stoi na mojej półce i obok stoją wydane mniej więcej w tym samym czasie tomiki Wojaczka, bo mam te oryginały. Więc to jest taka moja wrocławska konstelacja. Słyszycie Państwo, że to nie tylko poeta, ale też wybitny aktor. Mniej może pokazało się w filmach, ale to, co robił w teatrze, było genialne, a robił także rzeczy jako reżyser. Jako reżyser. Dla mnie Boguś Kierc jest także krytykiem literackim, jest badaczem literatury, takim niesłychanie oddanym temu, co robi, a nauczył się tego napięcia, natężenia w kontakcie z wierszem od Juliana Przybosia. Słynna książka Przyboś i wiele innych rzeczy, które Boguś pisze. Bardzo mi to jest bliskie. Pracując teraz nad książką o innej krytyce, czynię w tej książce go głównym bohaterem. Takiej właśnie innej krytyki. To Boguś Kierc i 25 wierszy, które wybrał z twórczości Rafała Wojaczka. Tak? I o czym teraz mówimy? Bo straciłem wątek. Przez to zbytnie poukładanie po prostu naszej rozmowy. Tak. Mamy takie trzy w zasadzie odcinki, które będą przerywane czytaniami. Także postanowiliśmy, że nie będziemy tego rozdzielać na tych trzech bohaterów, tylko stworzymy taką możliwość porozmawiania w ogóle o tej formie, w której te wiersze zostały zebrane i wydane. Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to chciałabym właśnie Was zapytać, w jaki sposób takie nazwiska poetyckie, bo tutaj no niewątpliwie dochodzi we wszystkich trzech przypadkach i do przypomnienia, ale jednocześnie odświeżenia tych dykcji poetyckich, niezwykle ważnych poetów, w jaki sposób takie antologie w jakimś sensie na nowo mogą ustawić tradycję, wprowadzają nazwiska tych poetów z powrotem do dyskusji, czy faktycznie tak jest, czy wierzycie w to, że takie antologie mają taką moc odnowicielską i no w jaki sposób odnawiają one te nazwiska, te zjawiska poetyckie, z którymi tak wiele lat obcujecie dla Was też? Ja trochę spodziewając się tego pytania, bo ono jest tyleż oczywiste, co i ciekawe, bo pewnie wszyscy troje stawiliśmy sobie to samo pytanie po przyjęciu zaproszenia do tworzenia tych książek, ale powiem za siebie. Przypomniałam sobie tekst Stanisława Barańczaka, wydany przez niego w Odrze, kiedy pod koniec lat 60. ukazał się tom wierszy wybranych Tymoteusza Karpowicza. I on w pierwszym akapicie swojego tekstu krytycznego, czy po trosze też historyczno-literackiego, pisze, że przed takim antologistą stają dwa zadania i właściwie ich pogodzenie jest niemożliwe. Pierwsze to jest oczywiście próba oddania jakiegoś głównego rysu tego poety, którego się scala i z którego się wybiera. A drugie zadanie ważne, które stoi przed kimś takim, kim my wszyscy się staliśmy na chwilę pracując nad tymi książkami, to oczywiście próba wydobycia jakiegoś nowego głosu, ustawienia go w taki sposób, żeby jakaś nowa jakość z tych książek wypłynęła. I ja miałam dość proste zadanie, dlatego że pracowałam nad tym wyborem, kiedy byliśmy wszyscy odcięci, bo to był początek kwietnia. Wyjść na spacer można było tylko w masce, w Poznaniu zamknięto dostęp do lasów i rzeczywiście pilnowano tego dostępu do lasów, stała tam straż. Akurat byłam sama dość długo w domu i jedyne co mi zostało to wiersze i chyba z tej tęsknoty właśnie za tym, co czułe, co oczywiste, co dostępne. Wybrałam takie teksty no właśnie z jednej strony, więc to jest ta pierwsza droga, te teksty, które były oczywiste, bo pomyślałam sobie, że może sięgną po tak ładnie opakowanego okładką Marianny Sztymy, po Karpowicza nowi odbiorcy, ale też chciałam dać to, co mnie się wydawało w nim akurat wtedy ważne, to znaczy takie teksty, które można by gdzieś ulokować w nurcie zwanym ostatnio modnie mindfulness, ale to są teksty uważnościowe.
światowe. Jest w nich bardzo dużo czułości dla świata, takiego miłosnego związku ze światem, więc ten Karpowicz, który interesował mnie wiele, wiele lat temu, kiedy go poznałam na studiach i był dla mnie przede wszystkim zagadką i taką poezją po trosze idiosynkratyczną, w tym kwietniu był dla mnie kimś zupełnie innym. Wczoraj powiedziałem o mojej pierwszej przygodzie z tradycją fortu, portu, stacji, literatura i przytoczyłem to pytanie Marcina Świetlickiego, kiedy się przedstawiłem, prawdziwy. Wiem doskonale, że to prawdziwy dotyczyło nie tyle mnie samego, ale mnie jako autora tej pierwszej edycji utworów zebranych Rafała Wojaczka, która, jak się okazała, dla pokolenia Marcina Świetlickiego była książką, nieelegancko to nazwę, książką kierunkową. Kiedy mówię o kierunkowej, to raczej bym powiedział książką, która nakierowuje, tak jak jest u hasydów Kawana. I potem, wiele lat później, podobną propozycję przedstawił mi pan Jan Stolarczyk, pytając, czy jest sens wydać utwory zebrane teraz po latach. To była pierwsza książka poetycka, która się w tej bardzo takiej prestiżowej serii klasyków literatury ukazała. A więc już wtedy uznaliśmy, że właściwie Rafał Wojaczek staje się klasykiem. Po kilku latach Artur Burszta zdecydował się wrócić do Rafała Wojaczka. Jak się okazało, owocowało to kilkoma następującymi po sobie wydaniami. Co chcę przez to powiedzieć, że zmieniała się publiczność, zmieniał się język, bo to jest bardzo ważne. Pierwsi czytelnicy Wojaczka żyli w zupełnie innej sferze, ekosferze, ikonosferze. To się zmieniało, dynamizm tych zmian właściwie postępował w takim postępie geometrycznym, a więc odbywało się to nagle i raptem w ten język zastany znowu wtapiał się ostro język Rafała Wojaczka. Mówiąc o języku, mówię o wszystkim. O myśleniu, o czuciu, membranie tej wrażliwości na świat, jaki jest. To jest nie przemieniło się w był. To jest niesamowity fenomen tej poezji, że ona jest poezją ważną nie tylko dla tych, którzy mogliby być dzisiaj rówieśnikami Rafała, ale dla tych, którzy byliby rówieśnikami jego debiutu, a nawet wcześniej, jego początków poetyckich. Ten czar, czy ta moc, prawdopodobnie wynika z bardzo głębokiego zanurzenia, mistrzowskiego zanurzenia Rafała Wojaczka, gdyby się tak przyjrzeć jego poezji, w tradycji. I tutaj mogłyby być przywoływane i tradycje polskiej poezji. Z Norwidem Słowackim, Mickiewiczem, Miłoszem, Watem,
czy też takiej poezji, z którą rzadko się wiąże twórczość Rafała Wojaczka, jaką jest poezja Rilkego, podczas kiedy była to jego ogromna przygoda intelektualna, duchowa. No i jest jeszcze coś bardzo istotnego, mianowicie ta... Nie wiem, jak to nazwać. Ciśnie mi się na usta określenie nieobliczalność raczej rozumiana jako coś nieprzewidywanego po stronie czytelnika, a jednocześnie coś, co jest połączone z bardzo wyrafinowaną precyzją. Ale skoro mówię o tej nieobliczalności, tym czymś, co sprawia wrażenie spontaniczności, podczas kiedy te nawet najprostsze wiersze Rafała mają niekiedy po kilkanaście, czy czasami przekraczają 20 kilka redakcji, że to coś, co zmysłowo podrażnia, co jest odczuwalne, rodzaj takiej osmozy poetyckiej dla mnie, czytelnika, bo tak wolę się ustawiać wobec poezji czytanej, która jest mi po prostu potrzebna do życia. To brzmi tak jakoś sentymentalistycznie i strasznie napuszenie. Ja mówię o czymś prostym, o czymś tak bezpośrednim, jak bezpośrednie może być bycie z osobą. Chętnie odpowiadam na to, dlaczego tak myślę, też nieszczęśliwym, jak się to sformułuje, przekonaniem, że jesteśmy po to, żeby się sobie przydawać. A więc poezja mi się przydaje, albo ja się mogę tej poezji przydać. W relacji z poezją Rafała to przydawanie właściwie taki miało wymiar. Przekieruję to pytanie do Jana Stolarczyka. Wyobrażam sobie, że tworzenie tej antologii musiało być doświadczeniem szczególnym dla kogoś, kto redagował tak intensywnie ostatnie książki Różewicza. Ja zwłaszcza jestem wdzięczna za tę książkę To i owo, którą bardzo lubię na przykład. Także no, szczególna pozycja Różewicza, prawda? Bo tutaj Wojaczek mocno związany z Karpowiczem, a Różewicz jednak jakoś funkcjonujący obok, w takiej swojej bardzo mocnej dykcji. Także jakie znaczenie właśnie tutaj miała dla Ciebie ta antologia? Kiedy w 1987 roku powstało wydawnictwo literackie, to uznaliśmy z nieżyjącym prezesem Andrzejem Adamusem, że Tadeusz Różewicz z Wrocławia musi być naszym autorem, no ale jak to zrobić? Z pewnymi perypetiami i kłopotami, po pewnych kłopotach i perypetiach okazało się, że jednak rozmowę z tym milczącym, trzymającym się na osobności człowiekiem można nawiązać. Paradoksalnie pokazałem Różewiczowi, który nie chciał ze mną rozmawiać, bo powiedział, że już go wypromowali i nie ma o czym gadać. Pokazałem pewne błędy edytorskie, nie tylko, które wędrowały przez wiele, wiele tomów, nikt na to nie zwracał uwagi. Być może po części dlatego, że pan Tadeusz Różewicz nie bardzo mu się chciało korekty robić. Miał troszeczkę taki abnegacki stosunek do działań korektorskich. I pewnego dnia zadzwonił pan Tadeusz i mówi, no dobrze, niech będzie tak, jak pan chce, możemy się spotkać. I to od tamtej chwili minęło 27 lat współpracy. Zdążyłem poznać pana Tadeusza jako człowieka, chyba dobrze, bo włóczyliśmy się i po Polsce, i po Europie, bywaliśmy w różnych sytuacjach, po prostu była to prawdziwa przyjaźń, nie żaden snobizm, snobistyczna relacja wydawcy czy kogoś tam,
w stosunku do relacja z wielkim poetą. Wydawałem jego dzieła zebrane, wszystkie nowe książki po 87 roku nowe i miałem okazję poznać to, co jest istotne dla tej poezji. Jakie elementy filozoficzne, światopoglądowe są dla tej poezji ważne. Jest takie opowiadanie Grzech. Niekiedy wspominane, ja już kiedyś w obecności nawet Bogusława Kiercza też o tym opowiadaniu wspomniałem. Ono jest niesłychanie ważne dla Różewicza. W takich wypadkach zazwyczaj mówi się o tak zwanym micie założycielskim, ale dajmy sobie spokój takie mity założycielskie i inne powiedzenia. Krótko, jaka jest fabuła? To jest opowiadanie autobiograficzne i można powiedzieć jak najbardziej prawdziwe z prawdziwych. Gilza, stara gilza po pocisku, w której tkwią kwiaty, zostaje wymieniona na nowy wazon. I matka mówi narratorowi, żeby nie dotykał, nie ruszał, bo to jest piękno, nie wolno dotykać. Ale narrator mówi, że przecież był taki służebny, dobry wazon. Tutaj nic nie będzie w tym wazonie stało. To on jest tylko i wyłącznie piękny, ma zdobyć mieszkanie. Bunt młodego człowieka polegał na tym, że nie mógł się zgodzić na piękno, które nie będzie miało żadnego związku z człowiekiem, żadnej swojej historii, żadnego odniesienia. Kusiło go, coś go kusiło, nazwał to szatanem. Zwala ten wazon ze stołu, wazon się roztrzaskuje i konstatacja jest taka. To szatan podszepnął mi to działanie. Od tego momentu wszystko, co czyniłem, za wszystko, co czyniłem, brałem już odpowiedzialność. I to jest właśnie mit wygnania z raju. Tym rajem było piękno. Piękno, mówię, bezosobowe. O, i tutaj się zaczyna, powiedziałbym, jeden z tych istotnych wątków Tadeusza Różewicza. Ciągle w centrum stoi piękno, relacja piękna, dobra, prawdy. I z tych relacji wiele innych jeszcze tematów, problemów się wysnuwa. Chociażby relacja między pięknym a dobrem. Relacja między pięknem a prawdą. Tutaj już mieści się również ten problem, który został później nazwany jak pisać poezję po Oświęcimiu. Dla Różewicza to nie był problem, jak pisać jednak, chociaż kiedyś tam nawiązał do tych słów, jak pisać po Oświęcimiu, tylko jak pisać po osobistym wstrząsie, po osobistym końcu świata. Od czego zacząć? No, Cezary Paweze w dzienniku, w swoim dzienniku Rzemiosło Życia pisze, że życie bez zaczynania, nieustannego zaczynania byłoby przerażające, że trzeba zaczynać, że to jest sens życia. Pamiętajmy, że pod koniec życia, kiedy pisał Bonhoefferze, zaczynam od początku, zaczynam i tak dalej. Krótko mówiąc, u podstaw poezji, sztuki i również, jeśli chodzi o człowieka, o działanie, o bycie w świecie, jest religia i etyka. One są najważniejsze. I te dwa jakby napięcia kierunkowe kierowały również moimi działaniami. To jest 25 wierszy, no to z 25 wierszami, co można powiedzieć. No, można powiedzieć tylko tyle, że ograniczenie świadczy o mistrzu. No, na ile nam się wszystkim udało, prawda, że krótko mówiąc, ograniczenie z dodatkowym atutem, czyli dodatkowym jeszcze elementem, jakimś bonusem dla antologisty, dla kogokolwiek. To był mój dialog miał być osobisty, nie prywatny, osobisty dialog, taki, tego rzędu, jakim dialogiem była rozmowa Różewicza
Kim jest ten dziwny nieznajomy? Prowadzona poprzez wybór poezji Leopolda Staffa. Z pełnym szacunkiem dla proporcji i tak dalej, ale ten związek Różewicza i Staffa dla mnie jest przekładalny na mój związek z Różewiczem. I to był dla mnie jeden trop kierunkowy. Pokazać takiego Różewicza, który jest jakby opisywany, zauważalny, ale to, co istotne w nim, jednak jest pomijane. Bóg i religia to jest wielki temat, wciąż pominięty, wciąż nierozpatrzony w stosunku do Tadeusza Różewicza, a byłoby wiele o czym pisać, bo to nie jest religia w jakimś cywilizowanym sensie. To jest głębokie poczucie u Różewicza, tak jak u Miłosza, głębokie poczucie sakralności świata. Tego nie ma już w młodym pokoleniu, bo nie było doświadczone religią, nie przeżywało z tego momentu zerwania z Bogiem, zerwania z religią. To jest inaczej dziś odbierane. Ten świat jest bardziej przez to strywializowany. U Różewicza nigdy nie mógł być strywializowany w żaden sposób, bo jego słowo było odpowiedzialne, tak jak u Norwida. Brało się odpowiedzialność za słowo, bo odstęp między rzeczą a nazwą tej rzeczy świadczy o tym, czy manipuluje się człowiekiem, czy mówi się prawdę o świecie. Różewicz był niezwykle wyczulony na prawdę. Kiedyś przy jakiejś okazji coś tam lekko priugnąłem, a Różewicz mnie zbeształ, mała drobna sprawa, zbeształ, pokiwał palcem, no troszeczkę jak uczniak, jak spuściłem głowę. Nie mógł znieść nieprawdy, nie mógł znieść bełkotu, bo język był dla niego wciąż czymś świętym. Język był po prostu bytem. Mhm. I proszę Państwa, teraz wybór z wyboru. Posłuchajmy, co wybrali z dokonanego przez panów redaktorów, przez panią redaktor wierszy i co nam za chwilę tutaj zaprezentują. Wybór z wyboru. Błyskawica. Wierszem rosnę do ciebie, która o mnie nie wiesz, ale ja wiem o tobie. To znaczy, żeś jest. Tak bardzo pojednana ze swoim istnieniem, że nieśmiertelna. Tylko z wahań żyje śmierć. Wierszem rosnę do ciebie, która jesteś w niebie wyższym niż to pastwisko, gdzie się pasie ptak, mojego wzroku. Dokąd nie sięga akt strzelisty samogwałtów i jasnowidzenia. Wierszem rosnę do ciebie, której nie zna nikt z żyjących i umarłych. Ja też jeszcze nie znam. Lecz wiersz rośnie na oślep, coraz wyżej. Mit rozjaśnia nieskończona błyskawica serca. Prawdziwe życie bohatera. Jest horyzont prawdziwy, tam, za horyzontem. Lecz najpierw czarne gwiazdy, nie wiedząc, czy są, lecą do jego oczu, zakrzywiając tory, gdy w oczach ciemno widzi pod czerwoną krwią. Oto prawdziwa chmura z niebieskiej wyżyny jego mózgu już schodzi, aby zdać się łzą morza na horyzoncie słuchu teraz dyszy. Już wzbierający w dusznym wnętrzu morza sztorm. I żagla, biała miara, w szwach rwie się z nadmiaru ulotnej treści wiatru i sternik z sieść było.
krwawej wątroby, którą on celnie przez gardło, przybity do poprzeczki rei, karmi go. Kocham, jestem. Kocham, choć jeszcze nie znam twarzy mojej miłości w głazie powietrza kutej dłutem litego światła. Jestem, choć tego życia tyle, ile świata w niepewnej garstce dziecka, zanim je ktoś mi spłoszy. Kim jest ten, co przybywa? Kim jest ten, co przybywa? I z jakiego przestworu? Zali odmierzonego czyjąkolwiek już stopą? Kim jest ten, kogo widzieć znów zaczynam w tumanie krwi, która zeń paruje i dniem stawa się jawnie? Kim jest ten, który gada głosem pierwszego ptaka? Kim jest ten, co sposobi wiotką gałązkę pod nim? Kim jest ten, co mi w oczach zasadza takie drzewo, że żadną nie wyrąbię siekierą ni powieką? Kim jest ten, co się pasąc na tłustej łące mojej skóry w każdy pór chciwie wciska łakomą trąbkę? Kim jest ten, co mi umie, kiedy nikt inny nie mógł, wypreparować słońce z płonącego krwiobiegu? W śmiertelnej potrzebie. Obrazy i wyrazy. Ziemia i niebo i jeszcze muszk i krew i nasienie. Chleb, woda oraz powietrze. Mężczyźni i kobiety, ptaki, robaki, owady, Żydzi i Eskimosi, Murzyni i ludojady. Karabiny, pociski, a także mięso armatnie, nerwy, skurcze, postrzały i nowotwory, zapaście, zbrodnie i filantropie, obłędy, sny, prostytutki, konstytucje, więzienia, sądy i cele, ogródki jordanowskie, ogródki działkowe, kwietne ogrójce, redakcje i policje, portierzy, babki i stróże, poezję i liturgię, romans i okulniki, kropki, przecinki, pauzy, łzy, apostrofy, myślniki, rymy i asonanse, brak rymów, rytmy i wiersze. Wszystko mi odmawiało, bo nigdzie nie byłem pierwszy. Więc w śmiertelnej potrzebie, nie wiedząc już, gdzie się zwrócić, wymyśliłem wojaczka. I to właśnie jest mój wspólnik. Czytając wybór Bogusława Kierca, by skierowałem swoje myślenie na nieco inne tory. Jeśli się wsłuchać w słowa Rilkego, cytowane przez Bogusława, a także trawione, jak się okazuje, przez bardzo młodego Rafała Wojaczka, to mowa tam o takim jakby wyrachowanym pomyśle na siebie samego,
na poezję. I to wszystko podszyte jest przedziwną religijnością, czy też quasi-religijnością. Jeżeli ty, Bogusiu, dajesz do tego na wstępie do wyboru trzy wiersze religijne, to jakby no, siłą rzeczy troszkę ureligijniasz Rafała Wojaczka, ale w takiej perspektywie bohatera, który ma coś z Chrystusa, który sam siebie spełnia, który sam siebie szykuje na ofiarę. Nigdy nic takiego mi do tej pory, a tyle razy Wojaczka czytałem, nie przyszło do głowy. Być może za daleko sobie posunąłem w swojej dezynwolturze to czytanie i myślenie, ale nagle tak się coś odezwało, takie dalekie echo jakiegoś rytuału, wiesz, jakiegoś rytu, czegoś bliskiego sakrum. To było u Rafała bardzo mocne. Trudno mi się powoływać na, i starałem się tego unikać, na to, co wiem od niego samego, co było przedmiotem i treścią różnych naszych rozmów. W interpretacjach starałem się powściągać i ograniczać do tego, co mogłem przeczytać. A więc to określenie Jezusa jako mojego sobowtóra, ono jest napisane. I nie napisane dlatego, że Rafał chciał wywołać czy powołać jeszcze tę stronę mitu o sobie samym, tylko że ta kwestia religii, wiązania była dla niego kwestią podstawową od samego początku pisania. Gdyby tak właśnie czytać te wiersze, okaże się to bardzo przejrzyste. Tutaj ten problem bardzo się rymuje z tym, o czym powiedziałeś, mówiąc o Różewiczu, że ta kwestia wiary, niewiary, ona nie była żadną miarą sprawą kultury, obyczaju, była czymś bardzo dotkliwie przeżywanym, tak dotkliwie jak inny obraz, bardzo często pojawiający się w jego poezji, obraz królowej Polski. Dzisiaj, przypuszczam, miałby jeszcze inne konotacje, ale nie miał takich u Rafała. Ważną jest rzeczą, że niańką Rafała był Piotr, jego starszy, dużo starszy brat, sodalis mariański. Ja mówię to znowu nie jako przyczynek taki anegdotyczno-biograficzny, tylko jako coś, co rzuca światło na tę aurę, w jakiej wzrastał. Ojciec przecież zaczął studia teologiczne w seminarium duchownym. Był przyjacielem biskupa Kominka, to są koledzy z ławy szkolnej. A więc jakkolwiek byśmy luźno traktowali tę sprawę, ona pulsowała. To jest coś takiego, co się wciąż o swoje upominało, a Rafał o bardzo silnej wrażliwości etycznej. Znowu wracamy do tego problemu prawdy, do tego niezależnie jak mi się udaje być w prawdzie. Ja mówię o tym czymś potocznym, o tym czymś sprawdzalnym, nie w wysokich sloganach i formułach, tylko w czymś, co jest stołem, krzesłem, okularami, książką, że to taki miał wymiar.
Przemysław Bluszcz czytał wiersze Rafała Wojaczka, a teraz zdaje się... Teraz jeszcze myślę, że przez chwilę będziemy kontynuować rozmowę. Aha, zanim kolejny aktor przeczyta następne wiersze. Tak. Jasiu, kontynuujmy, kontynuujmy. Dobrze. Ja może przekieruję trochę pytanie też, no tutaj nie tyle Karola, co no, wychodząc od tego tematu, który pojawił się w tej drugiej części, może jeszcze dopytam. Najpierw Jana Stolarczyka, ale może też Joasia będzie mogła, będzie chciała się włączyć tutaj do tego tematu. Zastanawiałam się nad tym w związku z tym, że przynajmniej tutaj w przypadku dwóch redaktorów taka bardzo osobista relacja z poetami też determinuje te wybory. Właśnie co by panowie, co byście wszyscy powiedzieli na temat właśnie takiego zaprzyjaźniania się z wierszami, nawiązywania takiej właśnie głębokiej, osobistej relacji, która powoduje, że być może te nasze wybory przekładają się na coś jednak niezwykle subiektywnego, tak? Bo antologia z jednej strony zawsze będzie czymś subiektywnym, ale z drugiej strony też powinna być, na przykład tak jak ty mówiłeś o tym w swojej wypowiedzi na temat tej antologii, na temat Kreda, prawda? Że z jednej strony właśnie to jest ten twój wybór subiektywny, ale z drugiej strony uważasz, że to są te wiersze, które mogą pokazać takiego Różewicza, którego warto przypominać nieustannie, prawda, tym ludziom, którzy czytają teraz, powiedzmy sobie w ten sposób. I na przykład jeżeli chodzi o religijność, jak mówiłeś o tej religijności, jak patrzyłam na ten wybór wierszy, to zastanawiałam się nad tym drugim Różewiczem, nad tym Różewiczem od Kota w worku, który również jest moralistyczny, również jest bardzo mocno zdeterminowany etycznie, ale jednocześnie jest groteskowy, jednocześnie jest bardzo mocno satyryczny i który nie wszystkim się podobał w efekcie, tak? I pomyślałam sobie, że nie ma tutaj ani jednego takiego wiersza i że chcesz tego to kredo jakby przypomnieć bez tego Różewicza, który jest trochę może przewrotny, trochę złośliwy, trochę uśmiechający się w taki sposób ironiczny, prawda, do swojego czytelnika. I chciałam się zapytać dlaczego i do tego dołączyć to pytanie właśnie o tę przyjaźń. Czy to jest tak, że na przykład przyjaźń z Różewiczem zdeterminowała cię w jakimś sensie w twoich wyborach czytelniczych? Przyjaźń z Różewiczem. Bo to takie, przepraszam, takie... Pogłos jest. Niewiele słyszę, naprawdę. Mhm. Jest pogłos, echo tak silne, że niewiele zrozumiałem. Przepraszam, ale mrugam i staram się słuchać dokładnie. Chodziło mi o to, że w tej antologii brakuje tych wierszy takich ironicznych, satyrycznych. Druga część tego pytania była związana z takimi osobistymi relacjami z poetą. Do jakiego stopnia one się przekładają na wybory w poezji, na rozumienie tej poezji? Jak sądzisz? No, najważniejsza sprawa, że to było tylko 25 wierszy. W nich jednak ironia, sarkazm tam się przejawia w tych wierszach również. Tylko nie jest to takie napięcie, jakie jest na przykład w Walentynkach. No, Różewicz wiemy. No i mówię, 25 wierszy, ja nie mogę sobie pozwolić za bardzo na wiersze z tą większą dozą ironii, humoru, bo tak silnie nie ujawnił, motyw główny by się tak silnie nie ujawnił. Ale tak czy owak, w pamięci mamy również tego Różewicza zabawnego. Różewicz nigdy się nie śmiał. Różewicz się uśmiechał. To jest zasadnicza różnica, prawda? Uśmiecha się ten, kto jest pośrodku. Ten, który ani nie jest pewien swego, ani nie jest po prostu tak całkiem nieprzekonany. On się uśmiechał. Zresztą napisał uśmiechy. Kiedyś dowcip opowiadałem, czasami opowiadałem Różewiczowi dowcip, żeby go rozśmieszyć, a nawet zbadać jego, że tak powiem, stan śmiechu. No, ha, 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 pośmiał się, barwny śmiech, zabawiło go to, ale powściągliwie. Tu się znowu odwołam do wyższych rejonów. Hölderlin w liście do młodych poetów wzywał do umiarkowania. Żadnych skrajności. Różewicz nie był człowiekiem skrajności, dlatego mu ani polityka żadna nie odpowiadała, bo się sparzył już. Różewicz był człowiekiem, powiedzmy, swoiście pojmowanego, pojętego środka. Własnej, indywidualnej odpowiedzialności za słowo, które głosi, za relacje z drugim człowiekiem. Związek z drugim człowiekiem dla niego nie był ani żadną sprawą patosu. To była sprawa elementarna. Jeśli otwiera się usta, otwiera się je na świat. I słowo
szczególnie słowo poety, powinno być wiążące. Dlatego tak dotkliwie odczuwał znieważenie języka. Potok, byle jakoś współczesności. To było tak, jakby się znieważyło człowieka. Znieważyło się relację międzyludzką. Tu wtedy, ja nie mówię, mówię to bez patosu. To są te wielkie, wysokie rejony Różewicza, których się nie pojmuje. A przy tym śmiech, bo on miał całą charakterystyczną, jego był taki sarkastyczny, swoisty humor. Jak kiedyś mówił, że jak w szkole była trudna sytuacja, w szkole podstawowej, to chłopcy mówili, Ruzia, wymyśl coś. No i on natychmiast coś wymyślał i klasa się bawiła. Zresztą zaczynał od satyry, prawda? Od gdzieś tam Głosy spod krzaka, później w Częstochowie wydany tomik satyryczny. Także to się wszystko, u niego się przeplata, ta wysoka powaga. No ale proszę Państwa, wyobraźmy sobie tragika, czystego tragika, człowieka przeżywającego tak wzniośle, dramatycznie życie, znudziłoby nas, zmęczyło. Różewicz umiał ironizować, bo umiał się bawić sobą samym. To w tej ironii, w dowcipie różewiczowskim, cały relatywizm się przejawia, za daleko nieposunięty. Dystans do świata, dystans do siebie, konieczny po to, żeby między słowem, tak jak już wspomniałem, między słowem a bytem, a rzeczą, żeby nie było szczeliny, która sprawia sprzeczność, elementarną ontologiczną sprzeczność. Jeżeli do tego można dodać coś takiego, co bardzo charakteryzuje Różewicza, mianowicie jakieś 20 lat temu do Wrocławia przyjechał reżyser z Ameryki o nazwisku świetnego pisarza Czechowa ze swoim zespołem. I wtajemniczeni wiedzieli, że na górze w Teatrze Współczesnym odbędzie się pokaz tej grupy. Wszyscy zaproszeni siadali na podłodze. Zaczął się pokaz. Oczywiście to wyglądało w taki sposób, że Czechow tam... ja się dziękuję, że... Teraz jest zimno, oni pokazują, jak jest zimno, za chwileczkę, ach, teraz gorąco, teraz jesteśmy zrozpaczeni. I takie się odbywały popisy. Wreszcie się to misterium skończyło, wszyscy siedzący nabożnie patrzą na Tadeusza Różewicza, co powie poeta. Tadeusz Różewicz wstaje z swojej podłogi, robi parę kroków i mówi, wie pan, ale my tutaj jemy schabowego z kapustą. Jak to mówić? I to jest. Ja chciałem teraz skierować naszą uwagę w stronę Joanny Roszak i w stronę tego, co zrobiła z Tymoteuszem Karpowiczem. Powiem szczerze, że u mnie te wszystkie dzieła zebrane, które notabene zostały wydane w biurze literackim, bo jeszcze przed śmiercią Tymoteusz Karpowicz wydał taką zgodę i podpisał umowę z biurem literackim, leżą zagórzone kurzem. O wiele częściej sięgam do Różewicza, o wiele częściej do Wojaczka. Przepraszam, biję się w piersi, sam nie wiem, dlaczego tak jest. Powiem ci, Joasiu, że twój wybór odświeżył mi, jakby pozwolił na powrót. On jest taki błyskotliwy, nagle pokazuje mi lekkiego, nieprzekombinowanego Karpowicza. Udało ci się to. Udała ci się ta sztuka. Jak myślisz, dlaczego tak się porobiło? Bo ja odnoszę wrażenie, że to nie jest tylko jakby moje osobiste odczucie. Zerkając do kajetów nowych i znowu nowych i następnych poetów, jakby śladów Karpowicza tam bardzo mało. Strasznie mi przykro, bo czytając to, odczułem znów wielkość tej frazy, tego pomysłu na poezję. Może dlatego, że zmyślenie, oderwanie się od rzeczywistości, synteza mowy, zmyślony człowiek, a u Różewicza więcej i jednak tej somy krwi rzeczywistości, a już nie mówię o Wojaczku. Może dlatego, nie wiem. Przepraszam, ty masz odpowiedzieć na to pytanie, a ja głupi, sam odpowiadam. Um.
Powód chyba znam, bo wielu czytelników Karpowicza i czytelniczek przeraża ten zamach na totalność, który był jego zamierzeniem. I ta książka jest oczywiście tylko drobiazgiem i częścią prawdy, moją prawdą na ten rok o Karpowiczu, ale przypominam sobie taką scenę z dokumentu Katarzyny Kolendy Zaleskiej o Wisławie Szymborskiej. Życie czasami bywa znośne. I ktoś opowiada, że ona niespecjalnie lubiła zwiedzać muzea, to znaczy nie lubiła tej masowości. Kochała kontakt z dziełem, dlatego robiła sobie bardzo krótki spacer i zatrzymywała się na dłużej przy kilku zaledwie pracach. I to jest chyba coś, co proponujemy w tej książce, żeby zatrzymać się przy kilku tekstach i może wydarzy się coś takiego, co zapowiadał w swojej wspaniałej zresztą książce Edward Hirsch. Gdyby przełożyć jej tytuł z angielskiego na polski, to brzmiałby jakoś jak czytać wiersz, żeby zakochać się w poezji. I to jest chyba pomysł na tę książkę. Jak czytać tych 25 zaledwie wierszy Karpowicza, żeby zakochać się w tej twórczości i zobaczyć w niej coś więcej niż taką labiryntowość, niż fizjologiczność tej twórczości wysuniętą na pierwszy plan w bardzo wielu tekstach. Niż właśnie jakieś więcej niż jakieś wątki genezyjskie, zrobić coś więcej niż badać intertekstualność i te jego wielopiętrowe rozmowy z wieloma twórcami. Akurat konstruując ten zbiorek, miałam też dostęp do jego maszynopisów, komputeropisów, bo pracowaliśmy w tym samym czasie nad drugim tomem esejów z panem Janem Stolarczykiem. I wpadła mi w ręce kserówka Karpowicz z opasłej encyklopedii Richarda Cavendisha, Człowiek, mit, magia, i takiej ilustrowanej encyklopedii, skserował kilka zaledwie haseł o drzewach, o lesie, o powietrzu, o przemieszczaniu się na dalekie odległości. I okazało się, że można też potraktować te hasła jako kontekst dla zmyślonego człowieka. Mogę krótko jeszcze coś dorzucić, bo jedna rzecz, która też właśnie przykuła moją uwagę, przypomniała mi się z kolei taka rozmowa, która toczyła się przez lata pomiędzy Falkiewiczem i Karpowiczem, i to, jak Falkiewicz mówił o tym, że sztuki Karpowicza są niemożliwe do wystawienia. I właśnie zarzucił mu, czy zarzucał mu, może nie do końca zarzucał, bo to była bardzo przyjacielska rozmowa, w Szkicach zresztą, o Teatrze Karpowicza, pewnego rodzaju wyizolowanie, wyabstrahowanie z rzeczywistości, na zasadzie takiej, że właśnie wskazywał na to, że jest w Szkicach Karpowicza fizjologiczność, ale że ona jest bardzo, bardzo namiastkowa, naskórkowa, że w gruncie rzeczy jest tam to wielka jakaś pustka, pustość, tak? Od rzeczy, pustość od ciał, i ja mam wrażenie, że tego w tym tomie zupełnie nie ma, że ty uchwyciłaś coś takiego, co jest właśnie bardzo detaliczne i bardzo materialne w poezji Karpowicza. To bardzo się cieszę, bo rzeczywiście miałam takie zamierzenie i to jest ten Karpowicz, który jest dla mnie najważniejszy, i myślę, że to jest ten Karpowicz, który ze mną właśnie zostanie na najdłużej. I świetnie się czyta. Bardzo fajnie wraca się po latach do Karpowicza. Bardzo ci za to dziękuję. Ale zdaje się, że do głosu chce koniecznie dojść pan Henryk Talar. To pana Henryka serdecznie zapraszamy. Cierń. Nie wierzę. Nie wierzę od przebudzenia do zaśnięcia. Nie wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. Nie wierzę tak otwarcie, głęboko, jak głęboko wierzyła moja matka. Nie wierzę jedząc chleb, pijąc wodę, kochając ciało.
Nie wierzę w jego świątyniach. Nie wierzę na ulicy, w polu, w deszczu, powietrzu, złocie zwiastowania. Czytam jego przypowieści proste jak kłos pszenicy i myślę o Bogu, który się nie śmiał. Myślę o małym Bogu krwawiącym w białych chustach dzieciństwa. O cierniu, który rozdziera nasze oczy, usta. Teraz i w godzinie śmierci. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Przyszli, żeby zobaczyć poetę i co zobaczyli? Zobaczyli człowieka, siedzącego na krześle, który zakrył twarz. Po chwili powiedział, szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 lat. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział, nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom, odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy, czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem, nic nie robię. Dojrzewałem przez 50 lat do tego trudnego zadania. Kiedy nic nie robię, robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie. Przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość ogarnia masy i elity. A to dopiero początek. Opowiadanie o starych kobietach. Lubię stare kobiety, brzydkie kobiety, złe kobiety. Są solą ziemi. Nie brzydzą się ludzkimi odpadkami. Znają odwrotną stronę medalu miłości, wiary. Przychodzą i odchodzą. Dyktatorzy błaznują, mają ręce splamione krwią ludzkich istot. Stare kobiety wstają o świcie. Kupują mięso, owoce, chleb, sprzątają, gotują, stoją na ulicy z założonymi rękami, milczą. Stare kobiety są nieśmiertelne. Hamlet miota się w sieci, Faust gra rolę nikczemną i śmieszną, Raskolnikow uderza siekierą. Stare kobiety są niezniszczalne, uśmiechają się pobłażliwie. Umiera Bóg, stare kobiety wstają jak co dzień o świcie, kupują chleb, wino, rybę. Umiera cywilizacja, stare kobiety wstają o świcie, otwierają okna, usuwają nieczystości. Umiera człowiek, stare kobiety myją zwłoki, grzebią umarłych, sadzą kwiaty na grobach. Lubię stare kobiety, brzydkie kobiety. Złe kobiety wierzą w życie wieczne, są solą ziemi, korą drzewa, są pokornymi oczami zwierząt. Tchórzostwo i bohaterstwo, wielkość i małość widzą w wymiarach właściwych, zbliżonych do wymagań dnia powszedniego. Ich synowie odkrywają Amerykę, giną pod Termopilami, umierają na krzyżach, zdobywają kosmos,
Stare kobiety wychodzą o świcie do miasta, kupują chleb, mleko, mięso, przyprawiają zupę, otwierają okna. Tylko głupcy śmieją się ze starych kobiet, brzydkich kobiet, złych kobiet, bo to są piękne kobiety, dobre kobiety, stare kobiety. Są jajem, są tajemnicą bez tajemnicy, są kulą, która się toczy. Stare kobiety są mumiami świętych kotów. Są małymi, pomarszczonymi, wysychającymi źródłami, owocami, albo tłustymi, owalnymi buddami. Kiedy umierają, z oka wypływa łza i łączy się na ustach z uśmiechem młodej dziewczyny. To oczywiście był Tadeusz Różewicz, bo mogło powstać wrażenie, że teraz uwaga będzie skierowana na temat Tadeusza Karpowicza. On się pojawi pewnie za chwilę, interpretowany przez aktora. Krążymy właściwie wokół odpowiedzi na takie pytanie, które mnie tutaj w tej chwili naszło. Co zaproponowane przez was głosy, odświeżenie tych głosów, jakby ponowne ich tutaj pokazanie, może dać młodej poetce, młodemu poecie? Na co może wpłynąć? Jakie wartości, jakie jakości poetyckie waszym zdaniem mogą z tych książek przenieść się bezpośrednio do tych języków, które panują dzisiaj? No właśnie, ja właściwie też bywasz po tej stronie, kiedy występujesz na jakimś spotkaniu jako poeta. I właściwie muszę powiedzieć, że mnie w pewnym momencie zaczęły potwornie drażnić pytania do mnie jako poetki o jakieś nawiązania. Właśnie bardzo często ktoś słyszy głosy, których ja nie słyszę, więc jeżeli coś nie jest intencjonalne, to myślę, to świetnie, że wiersz jest mądrzejszy niż autor, to się bardzo często zdarza, teksty też się aktualizują, no, nie przypadkiem. Myślę o dzisiejszej dacie po atakach na w Nowym Jorku cytowano bardzo często 1 września 1939 Odena. Ale właściwie to nie życzyłabym młodym poetom, żeby zaczęli mówić takimi językami, ale rozumiem też, o co jeszcze pytasz. I zastanawiam się, co taki Karpowicz, czy co w ogóle poezja Karpowicza może dać młodym czytelnikom. I to pytanie pewnie należałoby jeszcze poszerzyć i powiedzieć, co młodym czytelnikom może dać obcowanie z poezją w ogóle. Ja sobie zadałam to pytanie też w kontekście mojej pracy w szkole, ale te funkcje jednak się stale przenikają. I napisałam do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Wielkopolsce z prośbą o to, by przekazano mi dane, ile osób, czy jaki procent zdających maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym wybiera ten temat, jeden z dwóch, polegający na interpretacji wiersza. Na poziomie podstawowym ma się do wyboru redakcję rozprawki albo interpretację tekstu poetyckiego, a na poziomie rozszerzonym tworzy się interpretację porównawczą albo pisze esej. I no teraz mogą Państwo sobie zgadywać, ja zaraz powiem, jaka jest odpowiedź i nie będzie nagrody. Strzelaj. 2%. 7. 7% zdających. Boże, przestałem wierzyć w poezję. To jednak 7%. 7% zdających, to dramatycznie mało, wybiera nie pisanie rozprawki, a interpretację tekstu poetyckiego. Na poziomie rozszerzonym 20%, ale też no, to, powiedzmy to sobie, to nie jest matura, której się nie zdaje. Tak? Żeby zdać maturę w Polsce, nie trzeba zaliczyć rozszerzonej na razie.
Więc jako egzaminatorka też, bo ja znam jakość prac tych 7% niestety. Myślę sobie, że ci młodzi ludzie są naprawdę pozbawieni czegoś bardzo istotnego. Ja w ich wieku czytałam głównie poezję i uczyłam się jej na pamięć. I jak nie mogłam zasnąć do tej pory, jak nie mogę zasnąć, to albo wyobrażam sobie, że jestem nad jeziorem, a jak to nie pomaga, to odtwarzam sobie wiersze. Bo się nie modlę, a potrzebuję czegoś, co jest właśnie jakimś rodzajem rytuału, co wprowadza porządek, co daje uspokojenie i wiersze to dają. Pozwalają na odganianie ruminacji, jakichś natrętnych myśli, pozwalają na głębsze zakotwiczenie w chwili, no pozwalają oczywiście poczuć się częścią wspólnoty, po to sięgamy w jakimś konkretnym momencie po dane teksty. I mam nadzieję, że chociaż tak, że chociaż troszkę odpowiedziałam. Oj, bardzo. Pytanie. Więcej niż sobie wyobrażałem. Dziękuję ci. Te dane maturalne i dalej te mantry, o których mówiłaś, te świeckie, laickie modlitwy. No tutaj Karpowicz jak znalazł, rzeczywiście. Ale kieruję to pytanie do panów. Częściowo Boguś już mówił o zmieniających się pokoleniach, wibracjach, językach, ale dotarliśmy do 2020 roku i nagle Rafał Wujaczek. Wow. To jest tak, że uczepię się tego, że co daje młodej poetce i młodemu poecie, a więc czytelnikom właśnie tak ukierunkowanym, co może dać lektura tych wierszy Wojaczka. Przede wszystkim, jeżeli będzie to lektura poważna, a mówiąc poważna, nie odejmuje jej czegoś, co o powadze świadczy najlepiej, to znaczy poczucie humoru, o co jest najtrudniej i trudno wykształcić to w szkołach, to myślę, że może pokazać wartość ryzyka. Ryzyka wielorakiego. Z jednej strony zbyt szumnie to zabrzmi, ryzyka ontologicznego, to znaczy ryzyka bycia w tym, w czym się jest, bycia bezkompromisowego i natychmiast, jeżeli ta lektura będzie uważna, odpowiedzialności za swoją niezależność, także za swoją niepokorę, za swoją zadziorność. To, że również moja wypowiedź, żeby była usłyszana i przejęta, i przyjęta, musi się pojawić w jakiejś formie. To jest coś takiego, co kiedyś zostało w odniesieniu do klasycyzmu trafnie sformułowane, że klasycyzm jest uporządkowanym chaosem. I gdzieś tutaj kwestia porządkowania i tego swojego chaosu i chaosu wokół, no może się wydawać wtedy, kiedy myślimy tak stereotypowo o ludziach młodych, ludziach, którzy czytają Wojaczka także, czymś przedwczesnym. No, gdzie tego szukać i o to się upominać w tym świecie? Okazuje się, że to wcale aż tak nie jest przy bliższych kontaktach z tymi czytelnikami, że jednocześnie pojawia się coś, co jest brzmieniem ważnej frazy, ważnego zdania. Wiele zawdzięczam właśnie takim lekturom z czasu, kiedy sam miałem, nie wiem, 10 lat. No może to takie było dziwne zboczenie, że ja wtedy czytałem Mickiewicza, Słowackiego, Leśmiana. Tak, ale to tak jak ta modlitwa, nie modlitwa, prześladuje mnie, bywa tak, że też
przed snem, nagle zaczyna mi się gadać cały słowacki, jakieś tam, a cóż to za panna ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklana, co za dziwne stworzenie z mgły i galarety, są ludzie, co smak czują do takiej kobiety, ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie i teraz mógłbym gadać, więc, że coś takiego się utrwala, nagle w to wchodzi. Wierzę, że wrąbywanie się wojaczka w świadomość jest równie płodne. Idę do Różewicza. Przyciągamy młodych do Różewicza. Czym? Różewicz przyciągał przez kilkadziesiąt lat młodych. Jeśli teraz tych najmłodszych, którzy zupełnie wyrośli w inaczej ukształtowanym, w uwartościowanym świecie, to myślę, że taką ważną lekcją byłaby uważność w stosunku do świata. Można się u Różewicza uczyć również dyscypliny języka, nawet wtedy, gdy się wkracza w cały chaos świata i język jego jednak przejrzyście, klarownie o tym chaosie informuje. I chyba jeszcze taka rzecz, tak mi przychodzi, o czymś jeszcze pomyślałem. Że przy bezwzględności, dużej bezwzględności wobec świata, jaka jest w młodej poezji, u Różewicza można się uczyć wielkiej czułości do tego świata. Że bezwzględność towarzyszy czułości, bo bezwzględność to jest pewien sposób ogołocenia, kiedy zaczyna się od nowa, ustanawia się ciągle od nowa swój własny głos w poezji. Kiedy poeta nie staje się już, nie popada w żadną rutynę. Dziękuję bardzo i zgodnie z logiką wydarzeń teraz usłyszymy wiersze Tymoteusza Karpowicza. Od dzisiaj, idąc za Joasią Roszak, będę je traktował jako świeckie modlitwy. Zmyślony człowiek, nie przyglądaj się mej twarzy. Twarz to zmyślona. Ciułałem martwy rys po rysie. Rozpinała nad sobą sarkofag. Pół życia straciłem, lecz dokonałem arcyrzeczy. Nawet krzywe zwierciadło takiej twarzy nie może pogiąć. Nie przysłuchuj się mojej mowie. Jest także zmyślona. Dokonałem niezwykłego czynu. Ominąłem język ojczysty. W wieży Babel wymieniłem rzecz czarnoleską na syntezę mowy. Było to trudniejsze od lotu bez skrzydeł. Straciłem na to drugie pół życia. Nie przyglądaj się mym rękom, nie przyglądaj się mym stopom, nie przyglądaj się memu cieniowi. Zmyśliłem siebie. Jestem zmyślony człowiek. Owoc nieistniejącego drzewa. Etiuda poranna. Najcieplejsze ciała są o poranku. Lilie podgrzane i przeczucia słońca nie dorównają ciepłu łodyg nóg i rąk owiniętych odchodzącym snem.
Żadna pieszczota na świecie nie sprosta różowemu czołu śpiącego chłopca i śpiącej dziewczyny. Nie. Nie wyczerpano jeszcze do końca największej radości budzenia o świcie. Jak nie przeżyto do końca największego bólu umierania przed świtem. Studium ciszy drzewa. Niesłyszalne drzewo z wewnętrzną muzyką w związanym echu drąży swą koronę. Niedokształcone, przypuszczalne liście skaczą z gałązki na gałąź, wciąż wyżej. A głuchość drzewa, napięta pod korą, niewywołalna i niewybarwiona, drzewu samemu przeciwna, bezdrzewna, wciąż dźwięk odkształca. Sypie wiewiórkami, które są cichsze od zamysłu nuty, więc one, a nie zielono powstałe liście, to drzewo zewnętrznie budują. Do tego drzewa wchodzi się spod ziemi, włóknistą ścieżką, ciasno, wielobocznie. Dlatego płasko skaczące wiewiórki już do gałązek powrócić nie mogą. Gromadząc w sobie próżny skok po skoku, cicho nawzajem do siebie wskakują. Zwielokrotnione odzyskują ciężar, spadają na dół rudymi kroplami. I wówczas drzewo w podwójnej nagości, podwójnie głuche, podwójnie bezlistne, jest już właściwie nie do pomyślenia, a przecież żyje. Bo jeszcze widzialnie zbiera pod sobą rudy puch wiewiórczy. Już jak i drzewo podwójnie ogłuchły. I przyklękając na puste kolano, puch rdzawy wkłada do drewnianych uszu. Koło tańca miłosnego. I z miłości zdjęła chustkę z włosów. Potem zdjęła włosy poza chustkę. Potem, co mogło przypominać włosy. Potem, co niczego już nie przypominało. Zachodziła go ze wszystkich stron szyi. Potem szyja zachodziła w strony. Potem strony zachodziły w szyję. Potem stronom było już bez stron. Potem szyją było już bez szyi. Była wesoła, zrywała się z ciała. Potem ciało zrywała z ciała. Potem co mogło nie pamiętać ciała. Potem co niczego już nie pamiętało. Była ciągle taka sama jego, jak nie jego była taka sama, jak nie taka sama była już nie jego, jak nie sama była już nie taka. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję gościom za wspaniałą antologię. Dziękuję. Tę rozmowę. Dziękuję Karolu. Dziękuję Jasiu. Dziękuję Państwu przede wszystkim i życzę bardzo miłego dalszego ciągu wieczoru.